miłość i nadzieja, napięcie rośnie. Cajneb i Ege coraz bliżej, a Yildiz w tarapatach. W nadchodzących odcinkach serialu Miłość i Nadzieja emocje sięgną zenitu, gdy Handan i Nacie uknują intrygę, by skompromitować Elif. Ege i Cajneb wyjaśnią sobie sprawę tajemniczego listu, a ich relacja wejdzie na nowy poziom. Tymczasem Yildiz zostanie napadnięta, a Meli wyzna Ege, że go kocha. W tle tych wydarzeń, Kuzey i Elif zbliżają się do siebie, a Belkis i Ferej starają się odkryć, kto jest ojcem Cajneb. Czy bohaterowie zdołają przezwyciężyć intrygi i zazdrość, które zagrażają ich relacjom? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w odcinkach 17, 18, 19, 20 i 21 serialu Miłość i Nadzieja. Miłość i Nadzieja, odcinek 17 streszczenie, Meli usiłuje przekonać Egego do powrotu do domu, zgodnie z prośbą cioci Belkis. Ten jednak nie zamierza wracać. Wydaje mi się, że tracę przyjaciela, wyznaje Meli i zirytowana pyta chłopaka, co czuje do Cajneb. Nacie i Handan knują za plecami Kuzeya, próbując doprowadzić do zwolnienia Elif z kancelarii. Wreszcie decydują się na ryzykowny krok, wysyłając z telefonu mężczyzny wiadomość do stażystki z propozycją spotkania. Będę czekał na ciebie z drżącym sercem, brzmi wiadomość, Belkis zachęca Ferej do sprawdzenia, kim jest matka Cajneb. Przez nią atmosfera w twoim domu się zepsuła, wyjaśnia. Czy żona Bulenta odkryje jego sekret? Miłość i Nadzieja, odcinek 18 streszczenie, Cajneb zauważa, że Belkis przeszukuje jej pokój. Kobieta radzi jej, aby nie sprawiała kłopotów rodzinie Bulenta. Dziewczyna nie jest świadoma, że ciotka Meli jest matką Egego. Belkis nie daje za wygraną i postanawia śledzić Cajneb, tymczasem były partner Yildiz zastawia na nią pułapkę. W drodze na spotkanie z synem kobieta zostaje zaatakowana. Nie podasz do sądu sprawy o opiekę nad dzieckiem. A jeśli to zrobisz, więcej nie zobaczysz syna, słyszy od napastnika, Kuzey zabiera Handan i Nacie na lunch do lokalu, w którym ma się pojawić Elif. Dziewczyna jest przekonana, że idzie na spotkanie z Kuzeyem. Zapłacisz za to, co zrobiłaś, mówi, gdy zamiast niego spotyka w restauracji Handan. Miłość i Nadzieja, odcinek 19 streszczenie, Ferej wciąż podejrzewa, że jej mąż coś przed nią ukrywa, co tylko potęguje jej niepokój. W międzyczasie Belkis śledzi Cajneb, ale traci ją z oczu, gdy ta wsiada do samochodu Egego. Cajneb i Ege spędzają razem czas na tarasie widokowym, gdzie chłopak opiekuje się nią po lekkim urazie kostki. Pomiędzy parą dochodzi do pocałunku. Elif, rozczarowana intrygami Handan, postanawia przeciwstawić się i zaczyna zbierać dowody na jej działania. W tym samym czasie Handan i Nacie czekają na Elif w kawiarni, zaniepokojone jej nieobecnością. W
W kancelarii prawnej Fusun i Bulent rozmawiają o Zajneb, kiedy nagle zjawia się Ferej, co wywołuje napięcie i ujawnia jej rosnące podejrzenia. Yildiz wraca do domu po nieprzyjemnym incydencie, starając się ukryć swoje samopoczucie przed rodziną. Na miejscu czeka ją jednak nieprzyjemne zaskoczenie, siostra Murwe wyrzuca jej rzeczy za drzwi, oskarżając ją o kłamstwa i niewłaściwe zachowanie. Konflikt narasta, gdy Murwe ujawnia swoje frustracje związane z trudną sytuacją finansową i oskarża Yildiz o nieodpowiedzialność i brak troski o przyszłość rodziny. Tymczasem Kuzey dostaje od Elif wiadomość MMS-em, w której informuje go o zakończeniu współpracy, z powodu jego obraźliwych sugestii wobec niej. Miłość i nadzieja, odcinek 20. Streszczenie, Zajneb nie może przestać myśleć o pocałunku z Ege, co zauważa Meli, sugerując, że Zajneb marzy o bogatym życiu i przystojnym chłopaku. Choć Zajneb stara się nawiązać przyjazną relację z Meli, ta traktuje ją chłodno i ostrzega przed zagrożeniami wynikającymi z jej marzeń. Równocześnie Ege nie potrafi zapomnieć o wydarzeniach poprzedniego wieczoru i jest na siebie zły za to, że uległ emocjom. Tymczasem Ferej odkrywa, że Fusun, którą Bulent przedstawił jako klientkę, kłamała na temat znajomości z Zajneb, co wzbudza w niej podejrzenia i skłania do dalszych poszukiwań. Yildiz sprzeciwia się zaangażowaniu Kuzeja w sprawy prawne jej rodziny, obawiając się, że Elif przypomni sobie o swojej dawnej miłości do niego. Elif jednak uspokaja rodzinę, podkreślając, że przeszłość już jej nie dotyczy. Tymczasem Kuzej, odwiedzony przez Bulenta, dyskutuje o trudnych relacjach z matką, która próbuje go nakłonić do małżeństwa z Handan. Kuzej wyraża swoje wątpliwości i niechęć do małżeństwa, pragnąc bardziej autentycznych przeżyć niż formalności. W końcu Ferej, podejrzewając, że Zajneb ma coś do ukrycia, udaje się pod adres jej ojca, gdzie niespodziewanie spotyka Belkis, która również jest zainteresowana tajemnicami Zajneb. Miłość i nadzieja, odcinek 21. Streszczenie, Meli, oskarżona przez Egego o kłamstwo, przyznaje, że powiedziała jego mamie, że Ege wróci do domu, ponieważ ciocia Belkis była smutna. Ege jest zdezorientowany i rozczarowany, bo Meli twierdzi, że kłamała z miłości do niego, co komplikuje sytuację między nimi. Tymczasem Ferej i Belkis odwiedzają Cigdem, aby dowiedzieć się więcej o rodzinie Zajneb, ale spotykają się z trudną sytuacją związaną z przeszłością Cigdem. Kuzej jest zmuszony skonfrontować się z matką, która nie chce przeprosić Elif za wcześniejsze manipulacje, a Elif dowiaduje się, że Kuzej i Handan planują zaręczyny. Zajneb i Ege spotykają się na tarasie, gdzie dochodzi do szczerej rozmowy o ich uczuciach. Ege przeprasza za pocałunek, ale nie żałuje tego, co się stało, a Zajneb wyznaje, że nie jest na niego zła. Tymczasem Suad, mąż Firdes, wykazuje zainteresowanie Murwe i jej siostrą Yildiz, co wskazuje na wcześniejszą zażyłość między nimi.
Yildiz wspomina swoją przeszłość i ma wyrzuty sumienia związane z jej małżeństwem z Kursatem, które zostało zaaranżowane przez siostrę, aby uchronić ją przed związkiem z Suatem. Miłość i nadzieja, odcinki od 17 do 21. Gdzie i kiedy oglądać? Serial Miłość i nadzieja możemy oglądać od poniedziałku do piątku. Premierowe odcinki telenoweli pojawią się na antenie telewizji TVP2 w następujących terminach. Odcinek 17, poniedziałek, 26 sierpnia 2024 roku, godzina 17:15, odcinek 18, wtorek, 27 sierpnia 2024 roku, godz. 17:15, odcinek 19, środa, 28 sierpnia 2024 roku, godzina 17:15, odcinek 20, czwartek, 29 sierpnia 2024 roku, godz. 17:15, odcinek 21, piątek, 30 sierpnia 2024 roku, godzina 17:15. Odcinki są również dostępne online w serwisie TVP VOD.